na ostatniej pozycji Lityk, pozostałe zgrupowane tam walczą o prowadzenie, już na czele jest Singapur. Singapur, na drugiej pozycji Pantera, tam poprawia bardzo mocno Bachand, prowadzi Singapur, na drugiej pozycji po zewnętrznej Saksonia. Bachand jest na drugiej, trzeciej pozycji, po zewnętrznej również Mis, na ostatniej pozycji Lityk, przedostatniej Indals. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 700 metrów. Daleko, daleko za stawką jest Indals i Lityk. Pozostałe względnie zgrupowane, ale nadal na czele galopuje Singapur. Na drugiej pozycji jest Bachand. Singapur, Bachand i wyjście na prostą. Singapur ma sporą przewagę i ucieka. Singapur jest na pierwszej pozycji, usiłuje go zaatakować finiszujący. Bachand tam się włącza do walki Pantera, ale na razie to jest o drugie miejsce. Na około 250 metrów przed celownikiem Singapur ma przewagę i to znaczną przewagę, proszę Państwa, i świetnie galopuje. I Singapur jest na pierwszej pozycji, a na drugiej Pantera. I tu się już nic nie zmieni na około 80 metrów przed celownikiem. I w celowniku Singapur, Pantera, Mist, Bajafarta, Bachand, Saksonia i Lityk.